A masz kłopot, tak jak Wojtek, z popularnością, z dziewczynami, z tabunami kobiet? Nie, bo siedzę w domu sam. Tak jak ja, widzisz. Tak, no to rozumiem, że nie, że nie dopuszczasz do tej kawalerki kobiet za dużo, za dużej ilości. Nie rozumiem, kurwa, jak ja mogę być czyimś idolem. Jak ja? Znowu efektowna kokieteria. Ale to wyciągnąłeś... sam to napisałem, sam to... Ja tak. Słucham twoich numerów. No to był jakiś taki koszmarny okres w moim życiu. Czułem się totalnie jak gówno i... No tak myślałem wtedy. Teraz wiem, że mogę być czyimś idolem i nawet jestem w stanie zrozumieć dlaczego. A dlaczego? Dlatego, że robię coś innego niż teraz się po prostu robi, że przedstawiam może trochę jakiś inny rodzaj wrażliwości. I że wydaje mi się, że gdybym nie był sobą, to słuchałbym też swojej muzyki. A jak patrzysz, bo ty jesteś w tym samym wydawnictwie, co Mata. Odrobinę od ciebie młodszy. Jak patrzysz na niego, to mówisz, przecież to kurwa powinien być ja. Ani naprawdę z ręką na sercu, ani przez moment niczego nie zazdrościłem mu nigdy. I uważam, ale masz tam w tej kawalerce telewizor na przykład? Nie. A komputer? Od niedawna, tak. Kupiłeś. Tak. Widziałeś koncert Maty, prawda? Zrobiony w jednym, efektowny. Nawet wystąpiłem tam. No, ale poczekaj, na tym miejscu ja ostatnio byłem na Jacksonie, a potem na Macie. Kiedyś tam Michael Jackson śpiewał, dzisiaj Mata. Znaczy nie życzmy Macie tej drogi co Jackson, prawda? Szczególnie mówię o tym finale, kiedy jako solista się rozpadł po prostu. Ale nie miałeś takiego momentu, kurde, bo wiem, że teraz szykujesz trasę. I wiem, że marzy ci się duża trasa, bo ona jest na miarę twojego dorobku. No nie chciałbyś mieć tak efektownego tour? Nie przeszkadza. Matczak zagrał jeden koncert na Bemowie, to nie było... A, już nie Mata, tylko Matczak. Zaczyna się podjazd, no. Nigdy... Nie, powiem ci szczerze, on mnie też drażni, też mnie denerwuje. Później aresztowali go jeszcze. Jest narkoman, przede wszystkim tak, no, tak olbrzymie właśnie ilości narkotyków miał przy sobie. Ja uważam... 12 kilo suszu. Bez studiów. Tak, miał jeszcze otręby zbożowe. Uważam, że jest dużo bardziej zdolnym raperem i ma dużo więcej... Od ciebie zdolniejszy? Tak. I ma dużo... Naprawdę? Tak. I ma dużo cech, które bardziej predysponują go do tego, żeby osiągać sukces na taką skalę. Czyli? Nie wymienię ci teraz. Po prostu jest to człowiek, którego charakter zdecydowanie sprawia, że to, że sukces jest odpowiednim, że tak wielki sukces jest jego odpowiednim towarzyszem. Czyli on ma, rozumiem, narzędzia, żeby taki sukces osiągnąć, a ty takich narzędzi nie masz. Być może też nie, nigdy ich nie szukałem. To znaczy, ja nie mam, naprawdę, mi się dobrze żyje i ja chcę robić jak najwięcej. Ja widzę ciebie, który stoi w sklepie z płytami, ktoś przychodzi po twoją płytę, a ty mówisz, nie kupuj. Nie kupuj tej płyty, nie kupuj. To ja ją nagrałem, kurwa, jak ja mogę być twoim idolem. Weź te zasrane pieniądze. Nie, odejdź! W każdym razie. Janek. Ja lubię, jak jest dobrze i nie musi być jakoś mega zajebiście, bo do tej pory w moim życiu było tak, że jak było mega zajebiście, to moment później było turbo słabo. I wydaje mi się, że po prostu dobrze dla mnie będzie, jeśli będę się trzymał tego dobrze. Mega zajebiście, turbo słabo. Tak. Mega, no, ale to trochę jest sinusoida ludzi sceny. Trochę tak, ale ja nie muszę robić tego, co ludzie z sceny i nie muszę żyć tak, jak ludzie dobrze, sceny. Dobrze, będzie trasa? Bo jakoś tak miałeś zaczynać lada moment. No, miałem sobie zagrać dwa koncerty. Wiem, że Torwar miał być robiony. No dzisiaj wiadomo, Torwar służy cenom humanitarnym. I, ale no. Co, 1 kwietnia Tauron Arena, to też nieźle. Tauron, grałeś kiedyś w Tauron Arenie? Tak. Przyszedł ktoś? W piłkę. A no.